lubię zwracać uwagę na to, jakim określeniem czy jakim imieniem jest nazwany Pan Bóg, jest nazwany Pan Jezus. Bo różnie może być. Ktoś mówi do Jezusa mistrzu, nauczycielu i tak dalej. Dzisiaj Słowo Boże mówi nam o tym, że On daje się poznać jako Pan. To jest ważne, że najpierw, kiedy Piotr uzdrowił Eneasza sparaliżowanego, czytamy, że wielu nawróciło się do Pana, a później, kiedy Piotr wskrzesił tę kobietę, to wszystko jest skwitowane sformułowaniem, że wielu uwierzyło w Pana. To jest ważne, żeby przyjąć Jezusa jako Pana. On jest nauczycielem, on jest mistrzem, on jest lekarzem, on jest przyjacielem, ale on jest przede wszystkim Panem, tym, który panuje, tym, który ma moc, tym, który jest większy od paraliżu, od choroby i od śmierci. On jest Panem życia i śmierci, Panem życia, tym, który rządzi, tym, który kieruje, tym, który zwycięża, tym, który pokonuje. Dobrze jest dzisiaj w Słowie Bożym odkryć właśnie Jezusa, który jest Panem.